Jesteśmy na stoisku Samsunga w Barcelonie. Z nami ponownie jest Marcin Konarzewski. I porozmawiamy sobie o ciekawym modelu telefonu Samsunga, czyli Samsung Galaxy S Advance. Tu możecie zobaczyć, co on dokładnie w sobie ma. A jak wygląda, to proszę bardzo. Przypomina trochę Galaxy S zwykłego, ale jednak różni się. Przede wszystkim też no, ma wygięty ekran, prawda? Dokładnie tak. To wygięcie jest delikatne, niemniej bardzo dobrze leży w dłoni. I bardzo dobrze się z niego korzysta. A jako następca Samsunga Galaxy S Plus mamy do czynienia tutaj z dwurdzeniowym procesorem, którego dotychczas nie było. Jest to procesor o taktowaniu 1 GHz. Mamy Androida w wersji 2.3, czyli Gingerbread. Aparat w rozdzielczości 5 megapikseli. Z autofokusem. Z przodu mamy również do dyspozycji kamerę do wideo połączeń, to jest 1-3 megapiksela. Nagrywanie wideo w rozdzielczości 720p, czyli HD, all-share i wszystkie rzeczy, które właściwie w tej chwili można spotkać w smartfonach. Mamy pakiet Polaris Office, mamy Game Hub, Social Hub, Kies Air, dzięki któremu możemy sobie łatwo zrobić backup urządzenia, na przykład kontaktów. Dobra, mamy jak widać Androida Gingerbread 2.3. Dokładnie tak. Jakie są szanse, że on dostanie Androida 4.0 Eskim Sandwich? Jakie są szanse? Szanse są... duże, no właśnie. Ponieważ produkt jest nowy, system jest nowy, więc właściwie czemu nie? Nie pojawi się tutaj problem, o którym mogliśmy mówić na początku, czyli przycisku fizycznego, ponieważ z tyłu poraliśmy się już w Galaxy S2, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast no, w tej chwili nie jestem w stanie potwierdzić, że to się stanie na pewno. Więc póki co pracuję sobie na systemie Gingerbread i... No widać, ale też duża różnica, jeżeli chodzi o Gingerbread, mamy tą nakładkę nowszą, tak, czyli za trójki. I oprócz tego, co możemy też zobaczyć na ekranie blokady, jest też nowy ekran blokady, znany z Galaxy, m.in. Note'a, czy S2, który niedługo będzie zaktualizowany, również będzie mieć taki sam feature z tym ekranem blokady. Czyli jest nowsze po prostu oprogramowanie, to nie jest Galaxy S. Oczywiście, jest nowsze zdecydowanie. A mamy tutaj też widgety, które, jeśli znajdę wolne pole, będę mógł pokazać. Może nie tak, to tak. Można powiedzieć, że to jest taki Samsung Galaxy S2, tylko troszeczkę tańszy, nieco uboższy. Nieco mniejszy. Nieco słabszym procesorem, czyli generalnie jest to inny telefon z pełną funkcjonalnością, jaką daje Gingerbread. Ale również będzie tańszy. Jaka będzie jego cena? Będzie na pewno dużo tańszy niż Galaxy S2. Jego cena, myślę, będzie kształtowała się w granicach aktualnej ceny Galaxy S Plus. Czyli ciekawy, sympatyczny telefon ze średniej półki, ale wbrew pozorom całkiem porządnie wyposażony. Zdecydowanie tak. Super AMOLED, wszystko co powinien mieć aktualnie smartfon spełniający wymagania w zasadzie każdego z nas. Świetnie. W takim razie dziękuję bardzo za informację. Dziękuję.